Cześć, witam Was w kolejnym odcinku PS News. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że nienawidzę upałów i mam nadzieję, że Wam lepiej niż mi udaje się je przetrwać. Będę miał tak wysoki rachunek za prąd w domu z powodu nieustannie działającego wiatraka, że aż chyba trochę boję się otworzyć kopertę z podsumowaniem. Ale to jest mniej ważne, bo w tym tygodniu mamy kilka rzeczy do omówienia, więc Wy uderzacie w dzwonek, tym samym pozostajecie z nami na bieżąco i wspieracie nas tym samym w rozwoju, za co pozostajemy Wam cały czas niezmiernie wdzięczni. No a ja zapraszam na kolejny zestaw wyselekcjonowanych newsów ze świata PlayStation. Animacja i lecimy z tematami. W ubiegły czwartek miała miejsce kolejna prezentacja State of Play i tym razem w dużej mierze dano szansę takim mniejszym grom, aby trochę błyszczały. Pokaz rozpoczęła druga przygoda myszki Quill, czyli MOS 2 na PlayStation VR. Bardzo miłe zaskoczenie, bo uważam, że pierwsza część MOS obok Astrobota to najlepsza zręcznościowa przygodówka dostępna właśnie na PSVR. Arcadegeddon, czyli gra, której nazwę prawdopodobnie wszyscy przekręcą, pewnie z milion razy, to strzelanina multiplayer twórców Piątek 13 i Predator Hunting Grounds. I jak widać, studio Ilphonic poszło totalnie w inną stronę niż poprzednio. Jeśli możemy to nazwać historią, to w grze chodzi o to, że nasi bohaterowie starają się uratować przed zamknięciem salon gier arcade i naturalnie będzie wiązało się to ze strzelaniem do wrogów. Grać możemy sami albo do czterech osób w koopie i są tu elementy PvP, PvE i co ciekawe też minigry, stale zmieniające się mapy i różne wyzwania, które musimy wykonywać. Co ciekawe, gra jest dostępna już na PS5 w formie Early Access w cenie 84 zł, a jej pełna premiera nastąpi w 2022 roku. Kolejny raz pokazano Sifu, czyli grę, w której nie zadajemy pytań, tylko kopiemy tyłki na drodze zemsty, wcielając się w młodego adepta kung fu, w sensie początkowo. Mówiłem o tym już wcześniej, ale jestem zajarany w opór tą produkcją i nawet fakt, że została ona przesunięta na 2022 rok, nie gasi mojego pragnienia związanego z Sifu właśnie. Intryguje mnie to, że możemy po porażce zacząć grać ponownie, ale jak widać, trzeba brać też pod uwagę to, że nasza postać się starzeje cały czas. Nie wiem dokładnie jeszcze na jakiej mechanice się to opiera, ale logiczne jest, że z Sifu żyć wiecznie to raczej nie będzie, więc jak sami twórcy wspominali, w pewnym momencie trzeba będzie rozpocząć swoją przygodę od nowa. Czyli czuję tu coś z mechaniki roguelike. Ciekawostka, przesunięcie gry wiąże się z tym, że studio po prostu chce w normalnych warunkach dokończyć pracę nad nią, a nie chce, żeby odbyło się to kosztem utraty snu czy wypicia zbyt dużej ilości energetyków, czyli stylówka no crunch. Szanuję. Osobiście kupuję Sifu na premierę. Fist Forged in Shadow Torch, czyli w wolnym tłumaczeniu piącha wykuty w cieniu pochodni, nadchodzi 7 września. I znów czuję się zaintrygowany tą grą akcji 2D. Bohaterem jest, jak widać, królik Rayton z turbotech plecakiem, który daje mu niesamowite zdolności bojowe. Aby się leczyć, popija oczywiście sok z marchwi nasz bohater, no bo jakżeby inaczej. Jego plecak zmienia broń zgodnie z aktualnymi potrzebami. A graficznie przyznam, że całkiem ładnie i dynamicznie się to wszystko prezentuje. No w sensie taka, wiecie, 2D Metroidvania. Sprawdzę tę produkcję na bank. Jet the Far Shore to luźna gra nastawiona na eksplorację, w której poznamy losy kosmicznych odkrywców badających planety w poszukiwaniu nowego domu. Latamy sobie naszym statkiem nad powierzchnią planety, skanujemy życie lokalne, czasami też uciekamy przed jakimś niebezpieczeństwem. A biorąc pod uwagę ciekawy styl graficzny tej gry, no to Jet myślę, że jest jedną z tych unikalnych i niekonwencjonalnych gier, które będzie warto sprawdzić samemu. W sumie to nie pamiętam jakiejś takiej gry podobnej do Jet, w której latamy sobie małym statkiem po kosmicznych okolicach, pomijając już No Man's Sky, no bo widać, że Jet to zupełnie inne podejście do tematu zwiedzania obcych światów. Hunter's Arena to gra Battle Royale, w której w trybach solo, tag match lub w trzyosobowych teamach przetestujemy swoje kung fu. Na mapie jest w sumie 30 graczy, do wyboru mamy 17 różnych postaci i z tego co widać, klimat to takie trochę kung fu panda, ale bez pand. No choć właściwie chyba jest tam jedna panda jako jeden z bohaterów. Tag match to z kolei typowy versus mode dla dwóch graczy. Sprawdzimy najprawdopodobniej tę grę wszyscy sami sobie, no bo gra w przyszłym miesiącu będzie dostępna na PS4 i PS5 w PlayStation Plus. I'm a demon slayer. Rank Mizunotos. Tanjiro Kamado. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Kroniki Hinokami to z kolei adaptacja growa popularnej mangi o łowcy demonów Tanjiro Kamado, który walczy z demonami właśnie, aby odwrócić proces zamieniania się jego siostry w, nie zgadniecie, demona. Strzelam, że jest to gratka głównie dla fanów serii, no bo gra jest taka, jaka jest. Tribes of Midgar Season 1 The Wolf Saga to kolejna gra z bardzo długim tytułem, ale wcielamy się w niej we wskrzeszonego wojownika wikingów, którego zadaniem jest powstrzymanie nadejścia Ragnarok
I nie chodzi tutaj raczej o drugą część God of War, a to wydarzenie zbieżne z końcem świata w mitologii nordyckiej. Tutaj akurat polecam obczaić sobie tę prezentację we własnym zakresie, no bo gra jest ewidentnie połączeniem rozgrywki jak w Diablo, klimatów wikingów, no i możemy bawić się z innymi graczami. Zbieramy przy tym tonę sprzętu, no i zwiększamy swoją moc dzięki temu, co podniesiemy. Tribes of Midgar jest pomyślana o pojawiających się kolejnych sezonach z nową zawartością, więc jak macie czas na tego typu nordycki RPG hack and slash, no to myślę, że to może być właśnie wasz fix. O Death Stranding jako fani PlayStation zakładam, że przynajmniej raz słyszeliście w swoim życiu, więc pominę już zagłębianie się zbyt mocne w fabułę tej unikalnej produkcji. To co jednak chciałem poruszyć, to część tego, co będzie znajdowało się w edycji reżyserskiej gry. Będą nowe pojedynki z wykręconymi potworami ulepionych z czarnej mazi. Ulepszono i zmodyfikowano system walki, dodano nowe modele broni palnej. Jest także holograficzna strzelnica, na której rzecz jasna przetestujemy sobie nowe graty. Bardzo znacząco rozwinięto narzędzia do transportu paczek. Jest na przykład katapulta cargo, nowe opcje mechaniczne, zarówno dla egzoszkieletu, ale też dodatkowych metod transportu. I coś, czego totalnie brakowało w podstawce, mianowicie wyścigów motorowych na specjalnie do tego stworzonych trasach. Są także nowe misje fabularne, no i całość wygląda na PlayStation 5 fenomenalnie, więc teraz pytanie, czy podejmiecie się dostarczenia kilku paczek w next-genowym Death Stranding, czy wszystko już wiecie i listów już żadnych nie wysyłacie. Gra będzie dostępna jako osobne wydanie, ale także jako upgrade wersji bazowej gry. Jak tylko pojawi się informacja o polskiej cenie, dam wam znać. Ostatnią prezentacją był blisko 10-minutowy materiał z gry bazującej na teorii Dnia Świstaka, czyli budzisz się na wyspie i aby się z niej wydostać, idziesz zabić wszystkich 8 wizjonerów, którzy zamieszkują tę wyspę. Przed zachodem słońca trzeba to wszystko zrobić, ale niestety po drodze giniesz i znów budzisz się na plaży i tak w kółko, aż nie wykonasz zadania. Myślę, że warto samemu obczaić ten materiał na naszym kanale centralnym, bo raz, że można zobaczyć, jak gra śmiga na PlayStation 5, mając na uwadze, że jest to dalej jakaś tam wersja robocza, ale można wyłapać, jakie poczucie humoru tutaj obowiązuje, no i ogólnie, jaki panuje tutaj klimat. Nie mówię tutaj o pogodzie. W grze każda kolejna śmierć nie resetuje tak na maksa naszego postępu, ponieważ zdobyte umiejętności, kolejne modele broni można zachować tak, aby tworzyć swoje własne sety, w których najlepiej sprawdzimy się jako asasyn polujący na swe cele. Oczywiście nie ma jednej drogi do sukcesu, więc kombinowanie podczas gry jest tutaj podstawą, aby pomyślnie wykonać zadanie. Co sądzicie o Deathloop? Robi wam ten klimat i ten styl rozgrywki? Premiera gry już 14 września, wyłącznie na PlayStation 5. Aktualnie w PlayStation Store obowiązują dwa duże zestawy promocji. Planeta Rabatów jest to zestaw dużych i przede wszystkim fajnych produkcji. Wiem, bo sam w wiele z nich grałem i posiadam we własnej kolekcji. Remake Resident Evil 2 i 3, no to już klasyk, wiadomo. Polecam obie te świetne gry. Kapitan Tsubasa, jeśli lubicie tego kultowego bohatera i czujecie potrzebę oddania jakiegoś ultramocnego tygrysiego czy innego energetycznego strzału na bramkę, no to gierka ta jest świetnym sposobem na powrót do tematu kapitana Jaszcząbia, myślę. Monster Hunter World Iceborne polecam, też wciąż gram i cały czas uwielbiam tę produkcję. Jest kilka części Yakuza Kiwami w ulepszonej oprawie graficznej, a z takich klasyków to Dragon's Dogma jest moim zdaniem grą, w którą mega warto zagrać. Taki action RPG w dużym otwartym świecie i klimat jest tutaj, rzekłbym, tolkienowski mocno. No chyba, że wolicie sajańską sagę, no to pakiet dwóch części Dragon Ball Xenoverse dostarczy wam grania na kilkaset godzin albo nawet więcej. Ostatnią grą, którą mogę wam polecić od siebie i dzięki tej właśnie promocji totalnie jest ona do wyrwania po taniości, to Battle Chasers Night War. Jest to bardzo fajny RPG turowy, który w elementach walki trochę w sumie nawiązuje do klasycznych JRPG-ów. Tutaj jednak dzięki mechanice zwanej overcharge, czyli ładowaniu energii, a potem używania jej do wykonywania potężnych technik oraz bardzo ładnej oprawie graficznej, mamy do czynienia z po prostu bardzo fajną produkcją. Jeśli macie aktywnego plusa, grę tę można kupić za niecałe 13 zł, a to jest mega dobra cena za dobrego RPGa dostarczającego ponad 40 godzin zabawy. Jeśli z kolei macie już w co grać, ale czailiście się od jakiegoś czasu na różne dodatki, no to dzięki ofercie na dodatki możecie dołożyć zawartości do swoich gier. Wiedźmin 3, czyli Serce z Kamienia oraz Krew i Wino za niecałe 30 zł. Pamiętajcie, że te dodatki są przeznaczone do podstawowej wersji gry, no bo edycja gry roku, która zawiera już je wszystkie, no to ich nie obsługuje. Nie obsługuje w sensie tego konkretnego pakietu, bo w sumie i po co, skoro już je posiada. Druga przypominajka, obie wersje Wiedźmina 3 mają osobne save'y, więc nie da się przerzucić progresu z podstawki do edycji gry roku. Tak tylko przypominam, pewnie o tym wiecie, ale you know.
Swoją drogą edycja Gry Roku też jest za niecałe 40 zł w promocji do wyrwania, więc jak jeszcze ktoś nie grał w Wieśka, no to ja nie wiem, na co wy czekacie. Do Resident Evil 7 są wszystkie DLC osobno lub w ramach przepustki sezonowej. Tutaj to nawet ja skorzystałem w tej promocji w sumie, bo nie miałem dodatku do 7. Jak wam mało Asasynów, no to Odyssey jest mocno reprezentowane dodatkami fabularnymi, a także Origins oraz Syndicate. Też chyba z racji nadchodzącej dużymi krokami drugiej części Dying Light można skompletować sobie całą zawartość do części pierwszej. A jeśli lubicie militarne klimaty, no to jest przepustka sezonowa do Ace Combat 7 albo szeroki asortyment dodatkowych maszyn w War Thunder, a przekłada się to na różne czołgi, myśliwce czy inne okręty wojenne. No jeśli jakimś cudem ominął was poprzedni kod, czyli Modern Warfare z 2019 roku, no to teraz jest w 50% przecenie. Świetny tytuł moim zdaniem, a misja w nocy, w której szturmujemy dom potencjalnych terrorystów, no to już jest klasyk tematu. Sprawdźcie sami, co zostało dorzucone do obu tych zestawień na bank, znajdziecie coś dla siebie. Szybkie newsy, które są szybkie, zaczniemy trochę tradycyjnie od wspomnienia o update'ach next-genowych. I tutaj polecę trochę prywatą i czymś, na co czekam już od dłuższego czasu osobiście bardzo, bardzo mocno. SnowRunner. Wspominałem o tej grze wiele razy i dalej uważam, że każdy, ale to każdy powinien spróbować dostarczyć ciężarówką lub zestawem z miejsca na miejsce jakiś ciężki ładunek, przynajmniej raz w życiu. A dzięki temu przekona się, jak ten odmienny rodzaj zabawy może być niesamowicie wciągający, bo ja byłem kompletnie zdziwiony tym. Twórcy przez bardzo długi czas milczeli a propos patcha lub update'u next genowego, ale w końcu coś się ruszyło, no bo faktycznie na swoim Twitterze podali oni informację, że pracują nad takową wersją. Nie ma jeszcze konkretnej daty, kiedy ona się pojawi, ale ważne, że będzie. No i faktycznie, wydawanie DLC idzie im bardzo sprawnie, pierwszy rok wsparcia był mega mocny, a następny rysuje się podobnie, więc czekam na wersję PS5 z niecierpliwością. I tak na marginesie, jak jeszcze nie graliście w ogóle w SnowRunnera, no to gra plus masa dodatków do niej jest przeceniona aktualnie w PS Store, więc to dobry moment, aby się tą fenomenalną grą zainteresować. Możecie się naprawdę zdziwić, jak ciekawe może być jeżdżenie ciężarówką 5 km na godzinę pod górkę. Już w następny wtorek do Red Dead Online zawita update Blood Money, a w nim będziemy mogli pomóc niejakiemu Guido Marteliemu w odzyskiwaniu specyficznego środka płatności noszącego nazwę Capitale. Jest to coś w rodzaju lewej waluty, łamane przez weksel i używanie tego umyka uwadze fiskusa, więc jest to pomocne w niepłaceniu podatków. W zamian za zwrot Marteli będzie podrzucał nam informacje o potencjalnych przestępstwach, których wykonania będziemy się mogli podjąć. A te można w sumie w jakimś tam sensie porównać do tych, które są w GTA Online. W sensie ich złożoności, tego, że są wielowątkowe i takie długie do wykonania. To tak w dużym skrócie, no bo wiadomo, że update ten wiąże się z o wiele większą ilością usprawnień i rozszerzeń w trybie online, ale to już zostawiam wam samemu do odkrycia. W ostatnim tygodniu pojawił się także kolejny trailer Test Drive Unlimited Solar Crown. Tym razem można sobie zobaczyć, jak twórcy zapatrują się na ściganie się po ulicach Hongkongu. No ale traktujcie to jako raczej coś, taką ciekawostkę, no bo znów jest to piękny render, a gry jak na razie nie pokazano, jak śmiga. No i jej premiera nastąpi najszybciej w następnym roku na PS4 i PS5, więc czekamy na więcej konkretów. A tak a propos ładnych trailerów, też to na azjatyckim kanale Segi wrzucono swoiste intro Lost Judgment w wersji na PS5. I zajawiam to, bo może są wśród nas fani ładnych i kolorowych wizuali japońskiego rocka. Plus moim zdaniem trailer ten konkretny jest wykonany naprawdę bardzo spoko, jest taki, powiedziałbym, dosyć niekonwencjonalny. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają minigierki w tej produkcji, czyli na przykład mechatronika, sparingi bokserskie, czy niezbędne w pracy poważnego detektywa lekcje tańca, no i wyścigi motocykli, jeżdżenie na desce, no i wyprowadzanie morderczego Shiba Inu na spacer, no to też taki materiał ostatnio się pojawił. Premiera drugiej części serii o detektywie Takayuki Yagami już 24 września na PS4 i PS5. Szybki jeszcze update z rodzinnych okolic. Na 21 lipca przewidziana jest premiera 3 dodatków do Frostpunk, czyli swoistej strategii, w której naszym głównym przeciwnikiem jest zimno, a celem zbudowanie miasta, które da szansę ludzkości na przetrwanie. Też bardzo fajna gra, polecam sprawdzić. Na centralnym kanale YouTube'owym PlayStation pojawił się też sprytny materiał pokazujący kilka nowych szczegółów z gry Lord of the Rings Gollum, w której wcielimy się w Smeagola i to właśnie z jego perspektywy będziemy poszukiwać słynnego My Precious. Gra ma opierać się na zwiedzaniu pięknych okolic Śródziemia oraz, i tu niespodzianka, na skradaniu się pozostając niezauważonym. Materiał może jest krótki, ale można obczaić ładne lokacje, trochę rozgrywki i na przykład rzecznika Saurona w nieco bardziej odsuniętej wersji. To akurat ciekawe, myślę, zwłaszcza gdy tak jak ja czekacie z niecierpliwością na tę produkcję, która jeśli wszystko pójdzie dobrze, pojawi się na jesieni w przyszłym roku. I tak pozostając przy filmach, no to okej, nie wiem kto jak z kim gadał, żeby ogarnąć to, o czym teraz powiem, ale
Teyon, czyli krakowskie studio, które zrobiło grę o Rambo. Potem zrehabilitowało się za nią Terminator Resistance, a teraz okazuje się, że tworzy Robocop Rogue City. Trailer to totalnie tylko zajawka, no bo widzimy na nim praktycznie nic, ale powiem od siebie, że trochę się jaram nawet i autentycznie, jeśli ktoś z Teyon ogląda PS Newsy, to proszę o jedno, moi drodzy, zróbcie to dobrze. Macie mnóstwo czasu, bo premiera gry planowana jest na 2023 rok. A i tak totalnie jeszcze na marginesie taka moja mała rozkminka. W 1992 roku było coś takiego jak komiks Robocop vs. Terminator, a później też i gra, która swoją drogą była bardzo, bardzo dobra. A teraz jedno studio ma obie te licencje w swych rękach, więc totalnie nic nie sugeruję, Teyon, tylko zajawiam. Zróbcie to! No i zamykając ten odcinek PS News, trailer drugiego sezonu filmowych przygód Geralta pewnie widzieliście już we własnym zakresie, a wspominam o tym tylko dlatego, ponieważ potwierdzono już ostatecznie, pomimo że było takie założenie wcześniej i wiedzieliśmy w sumie o tym, iż next-genowy update do Wiedźmina 3 Dziki Gon pojawi się w tym roku i zawierać będzie przedmioty inspirowane serialem Netflixowym właśnie. Osobiście strzelam, że będzie to po prostu jakaś zbroja i pewnie miecze albo coś w tym stylu, no bo raczej na przerobienie Geralta na Henry'ego Cavilla z pełnym dubbingiem, no to nierealne są to wymagania. A wy co obstawiacie? Tak czy inaczej czekam mocno, bo pomimo, że skończyłem Wiedźmina 3 kilka razy, prawdopodobnie jak zresztą wielu z was, to i tak z chęcią zobaczę i zagram ponownie, ale ładniej. I to by było na tyle w tym tygodniu. Dajcie znać w komentarzach, co aktualnie ogrywacie na swoim PS4 lub PS5. U mnie niezmiennie jest to Monster Hunter World. Muszę wbić w tym platynę, bo zwariuję. A procesem tym niestety rządzi mocna RNG, więc nie mam na to wpływu. No i w sumie się z tym trochę męczę, ale dam radę. I w formie odskoczni staram się też dokończyć Metro Exodus na PS5. A chociaż w sumie nawet jeszcze dodatków nie ruszyłem, więc to tylko mowa o podstawce. No nic, nie ma się nad czym użalać, życie jest piękne, są wakacje, odpoczywajmy. No i dzięki za poświęcony dziś nam czas. Pamiętajcie, że możecie zapisać się do naszego newslettera, dzięki temu pozostajecie na bieżąco ze wszystkim, co PlayStation. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam was wszystkich, cześć!